Podlaski Sejmik ponownie wybierał marszałka województwa podlaskiego, ponieważ Artur Kosicki po zmianie regionalnego szefa Prawa i Sprawiedliwości postanowił złożyć rezygnację z piastowanej funkcji. Kilka dni później rezygnację wycofał i w efekcie radni zobligowani byli do głosowania nad przyjęciem jego dymisji. Decyzja Kosickiego dotknęła również całego zarządu województwa. Jego rezygnacja oznaczała odejście pozostałych członków zarządu. Podczas tej samej sesji radni Zjednoczonej Prawicy ponownie zgłosili kandydaturę Kosickiego na stanowisko marszałka i tym razem bez perturbacji na nowo powierzyli mu tę samą funkcję, odrzucając kontrkandydaturę zgłoszonego przez opozycję Stefana Krajewskiego. Gładko również przeszło głosowanie w sprawie wyboru pozostałych członków zarządu województwa. Jego skład pozostał dokładnie taki sam, jaki był przed rezygnacją Kosickiego. Na wyborze marszałka i pozostałej części zarządu jednak się nie skończyło. Po głosowaniach i przerwie zarządzonej na wniosek Zjednoczonej Prawicy do porządku obrad niespodziewanie zostały wprowadzone dwie sprawy. Dwa wnioski o odwołanie przewodniczącego sejmiku i jednego z jego zastępców, Karola Pileckiego z Platformy i Cezarego Cieślukowskiego z PSL. Na nic były apele opozycji o wycofanie tych wniosków. Zjednoczona Prawica, mając większość w sejmiku, przegłosowała wprowadzenie zmian w porządku obrad. Opozycja w odpowiedzi opuściła salę, jednak niewiele to dało. Na sali wciąż pozostało 17 radnych. Cała rządząca Zjednoczona Prawica i prowadzący obrady Karol Pilecki. Głosowanie okazało się formalnością. Pilecki i Cieślukowski pożegnali się z członkostwem w prezydium sejmiku województwa podlaskiego. Wybór nowych przewodniczącego sejmiku oraz wiceprzewodniczącego odbędzie się prawdopodobnie podczas kolejnej sesji.